Siemanece, tutaj Remixes i witam was w kolejnym odcinku z Real Love na mojemc.pl. A to zresztą dlatego, ponieważ sobie wybiliście tutaj odpowiednią ilość łapek według mnie. No napisałem, nie powiedziałem tego co prawda w odcinku, ale napisałem to w opisie. Wybiliście tutaj równo 40 łapek w górę, więc myślę, że to jest najlepsza okazja, żeby w końcu zrobić kolejny odcinek i po prostu nie przedłużać, tylko zaczynać. Jest noc szeroka, ale mimo wszystko i tak sobie ładuję tutaj drwalem, jak to zresztą zacząłem w poprzednim odcinku. No i myślę, że chyba będzie trzeba tą pracę zmienić. Po to poszedłem ogólnie do tego drwala, żeby zdobyć drewno, ale teraz już tu drewna nie zdobędę, tylko muszę, bo mogę to po prostu kupić w centrum handlowym. Używanie pracy drwala tylko w celu pozyskania drewna niekoniecznie zarobku nie ma tutaj absolutnie sensu, więc w sumie możemy się wypisać. Więc porzućmy teraz tą pracę drwala i podróżuję sobie teraz na spawn. Idę sobie do urzędnika zwanego praca. O, wypłata 250. Słuchajcie, dlaczego ma wypłatę 250, a nie 100? Jestem twoim widzem, yeah! Udowodnimy, że mam tutaj rangę. No, także widać, od razu już po prostu prosto z kopyta ranga youtuber, bez żadnej po prostu zapowiedzi, bez żadnego, nie wiem, zgłoszenia na forum. Troszeczkę to za mało sprawiedliwe względem reszty, która będzie chciała mieć rangi youtuber. Oczywiście możecie taką rangę mieć, jak się postaracie. Mimo to i tak jestem zadowolony, że w końcu tutaj jest to troszkę szybko, no i właśnie trochę za szybko i zapewne przewiduję, że ta seria może być krótsza, tak szczerze mówiąc. Nie no, myślę, że będzie w dalszym ciągu bardzo ciekawy Herobrine zwany Ciastko 2000. Nie no, przeszkodził mi, a miałem po prostu wypisać się z drwala. To wypiszmy się z drwala, proszę bardzo, wypisałem się z drwala. O, jest co najmniej dobra godzina, żeby zamknąć wszelkiego rodzaju placówki. One się zamykają o którejś godzinach. Te tabliczki są bardzo ważne i nie są one ustawiane tutaj przypadkowo. Bank jest zamknięty i nie mogę wypłacić hajsów. Ale mimo to i tak powiem, że z tego co pamiętam, mam tam już jakieś 12 tysięcy, bo już zdołaliście mnie zdonatować. W ogóle pozdrawiam donatorów. Minecraft Pocket Edition YouTube, który dał najwięcej hajsów, dał 5 tysięcy. Donator po prostu tygodnia. No i jeszcze dodatkowo jest Xcox PWP12X, który dał 1801,37 zł. No i jeszcze jest Misia, którą tutaj bardzo pozdrawiam. Tutaj dała GPS-a oraz to całe EQ, które tutaj mamy, takie właśnie w stylu parę kajdanek, to akurat dwa. Kajdanki są ogólnie jako element pracy policjanta, tutaj mam jeszcze gaśnicę jako element pracy strażaka. GPS, który no pokazuje mi tylko punkt spawnu i to jest jego jedyna funkcja. I jakoś narzędzia prawdopodobnie dla mechanika, no i tam gaśnica, aspiryna 2.0 i zegarek. Właśnie, co robi zegarek? Zegarek kosztuje 50 zł, można go nabyć na dzwonnicy u zegarmistrza. Tam gdzieś jest taka dzwonnica i koło kościoła i można wpiąć się na nią i u zegarmistrza sobie tanio kupić. I zegarek właśnie daje to, co się pokazuje tutaj na scoreboardzie, czyli godzinę. Co do minuty, tutaj akurat w realu to jest sekundy. O, przy okazji tutaj bank się otwarł. I dlaczego na przykład bank się jarał w poprzednim odcinku? Dlaczego w ogóle się to wszystko jarało? Bo to jest po prostu element pracy strażaka. Strażak sobie chodzi po całej mapie i gasi pożary. No i właśnie te właśnie jarowiska, no dobra, jarowiska, trochę to zabrzmiało tak dziwacznie, słowotwórczo, są po prostu, żeby strażak mógł co gasić. Prosta sprawa. No i oczywiście w poprzednim odcinku zapomniałem tutaj powiedzieć, że są jeszcze tak zwane prace dla VIP-ów. To jest właśnie ten zbieracz kory i lekarz. Myślę, że youtuber to jest też tutaj jakoś rangą VIP i po prostu pokażę te prace również w następnym odcinku. Bo myślę, że na następny odcinek mogę zaprezentować te wszystkie prace, jaka jest ich charakterystyczna cecha, ile można średnio zarobić w minutę, jakimś narzędziem i tak dalej. A teraz może coś o zbieraniu dyni. Zebrałem tutaj 99 na 100 dyni. Ja tylko chcę się zapytać sobie Xtera, czy wszystkie dynie są na swoim miejscu, żeby to szukanie ostatniej dyni jakkolwiek miało sens, bo właśnie miałem znaleźć wszystkie dynie na ten odcinek, ale oczywiście się nie udało. Niestety. Nie chcę nawet wiedzieć, gdzie jest ta ostatnia dynia. Myślę, że mogę, że nawet jakieś wskazówki, ale nie wymuszam. W poprzednim odcinku jeszcze zapomniałem pokazać FAQ, czyli po prostu pytania, na które najczęściej można odpowiadać. Więc słuchajcie, wybierzmy się w tym odcinku do FAQ i po prostu je przeczytajmy, żeby myślę dobrze zacząć w następnych odcinkach grać na tym serwerze. Jakoś tak to pominąłem, jakby nie wyświetliło mi się to na samym początku. Także jedziemy, zapoznajmy się z tym serwerem troszeczkę bliżej. Witaj na Real Life, jest to symulator realnego życia w Minecrafcie. Znajdę pracę, mieszkania do wynajęcia, komunikację miejską, będę odczuwał głód, pragnienie kolejnych rzeczy.
Jak zacząć, słuchajcie, jak zacząć? Na spawnie znajduje się urząd miasta, który mogę wyrobić doły do osobiste, wybrać wiek, imię, nazwisko i inne dane, jak pracować. I lista prac dostępna jest w urzędzie miasta, można zatrudnić się u pośrednika albo bezpośrednio u szefa, który jest w miejscu pracy. Aby zmienić pracę, trzeba najpierw zrezygnować z aktualnej u szefa albo właśnie za pomocą pośrednika, co zresztą zrobiłem w przypadku Drwala. Opis każdej z prac znajdę u szefa po zatrudnieniu się. Jak zdobyć narzędzie? Na początku mogę użyć komendy kit gracz, otrzymam wtedy podstawowe narzędzie startowe, kolejne mogę zakupić w mieście lub wykonać samemu ze zdobytych surowców. Rzeczy potrzebne do wykonania pracy, takie jak kajdanki, gaśnica, można kupić u danego szefa, żeby po prostu móc wykonywać daną pracę. Jak dostać się do pracy? Mogę iść na piechotę lub udać się na przystanek, pojechać tam autobusem. Czy można mieć własne auto? Tak, ale żeby nim jeździć, muszę najpierw zdać test na prawo jazdy. Jak zdobyć żywność i wodę? Jedzenie i wodę mogę kupić w barze Shot w centrum miasta bądź u Stasia? Gdzie sprawdzę poziom wody? Po prawej stronie, to już wiem. Poziom wody, stan portfela, obecna praca, za ile czasu otrzymam zasiłek i godzina. Co gdy poziom wody spadnie do zera, wtedy zginę i stracę itemy z ekwipunku. Czy mogę mieć zwierzaka? Tak, ale mogę wziąć kota lub psa ze schroniska, ale muszę opłacić koszty jego utrzymania w schronisku. Czy mogę mieć dwa zwierzaki? Nie, ale mogę oddać zwierzaka do schroniska i przygarnąć kolejne. Po prostu jakaś taka wymiana. Czy mogę kupić mieszkanie? Nie da się kupić mieszkania. Można je tylko wynająć. Co się stanie, gdy nie opłacę mieszkania? Gdy skończy się czas wynajmu, zawartość mieszkania zostanie automatycznie usunięta. Skąd mam wziąć materiały? Można je kupić w centrum handlowym. Czy mogę mieć awans do pracy? Można sobie podnieść kwalifikacje w kursach w bibliotece. To właśnie to o tej nauce, jeszcze raz nauce. Czy mogę mieć telefon? To już wiem, że mogę mieć telefon. Zależnie od modelu, telefon pozwala wezwać taksówkę, karetkę, zamówić jedzenie. Mogę mieć funkcję GPS-a i Ender Chestu. Co zrobić, gdy złamałem nogę i mam efekt spowolnienia? Można uleczyć się bandażem albo wezwać karetkę. Na czym polega wynajęcie posiadłości w urzędzie? Posiadłość można wynająć na 3 godziny i będzie generowała dla ciebie zyski, ale uwaga, koszt wynajmu zwraca się dopiero po godzinie, więc zarabiasz w drugiej i trzeciej godzinie wynajmu. Każde wyjście z serwera to rezygnacja z wynajmu, więc warto wynająć posiadłość tylko jeśli planujesz dłuższy pobyt w naszym urzędzie. A, to właśnie tak to działa. No, nieźle. Przydatne komendy to jest pomoc i VIP. Przez pewien czas nie działała pomoc, a teraz działa, czyli jest dobrze. Zacznijmy oficjalnie grać na tym serwerze, jedziemy. Jeszcze nie kupiłem mieszkania, ale kupię go jeszcze później. Mam nadzieję. No muszę po prostu jakieś kupić mieszkanie, choćby nawet taką szopę. Albo przyczepę, a przyczepy tutaj dawno nie było, to może sobie zamówię jakąś przyczepę i sobie ją urządzę na następny odcinek, kiedy to powiem tam właśnie w takim miejscu o tych pracach. Dobra, no to może zapiszmy się do troszeczkę innej pracy, która była, może potestujemy ją teraz tak rzutem po prostu na odcinek. Pierwsze co mówiliście, to strażak jest najlepszy, potem zaczęliście coś ogrodnik, ale słaby raczej jest, znaczy ogrodnik to ogólnie słaby. Podobno preferujecie pracę mleczarza. Wypróbuję sobie tym razem pracę mleczarza. Co robi mleczarz i co trzeba mleczarz? No po prostu wybierzmy się do tego mleczarza, czyli po prostu do tych białych silosów. Gdzie jest to? Nie mam pojęcia. Dowiedzmy się, gdzie jest. Gdzie jest praca mleczarza? Szefa tej pracy znajdę w budynku fabryki mleka. Budynek fabryki mleka znajduje się niedaleko salonu aut oraz jest umiejscowiony obok ogrodu. Najbliższy wystanek, pole kempingowe 1. Jedziemy. Poszukałem tych trochę dyni, no i po prostu skończyły mi się już pomysły, gdzie mogą być te dynie. Szukałem w lesie, chciałem wbić na radar, ale niewidzialna ściana. Tam w kierunku północnym jest radar, ale nie można tam pójść, bo jest niewidzialna ściana. Szukałem w lesie, szukałem tutaj, szukałem po tej alejce, szukałem po tamtych domach, w działkach nawet, w tym polu kempingowym, jeszcze tam dalej, wojsko i te wszystkie południowe strony. Zjedzmy coś aż normalnie. O, dynia do zebrania, ale ja już ją oczywiście zebrałem. Tutaj wszystkie te dynie zebrałem, tą dynię też zebrałem. Jesteśmy teraz w pracy mleczarza już po to, żeby pracować jako mleczarz, a nie zdobywać dynie. Co tu się robi? A zapytajmy szefa. Dzień dobry panie szefie tego mleczarza, co tu się ogólnie robi? Kup puste butelki i klikaj nimi na krowę, aż zostaną zapełnione. Maksymalna ilość pełnych butelek to 5 sztuk. Kupiłem butelki za złotych 50, sprzedawać można te butelki, no to kupię jakieś buteleczki. 16 buteleczek, każda po złotych 50 i spróbujemy doić krowy. Mu, ilość mleka w butelce, wow. No i tak można klikać. Przypominamy taką pewną grę z krowami, które po prostu chodziło o to, że klikam cały czas na jakieś krowy, czy nie wiem,
I po prostu leci po prostu jakieś hajsy, no i po prostu zarabiam na tym. To tak mniej więcej podobnie wygląda. No i zobaczmy, jakie to są zarobki. Jak się klika, to popatrzcie, jakie tutaj się... O kurde, nie dam rady unieść więcej niż 5 butelek mleka. Ha, czyli po prostu muszę iść teraz do szefa. Ale teraz będzie chodzenia w tej mleczarzu, ale wydaje się, że chyba jest dość bardzo dosyć opłacalna. Zresztą jeszcze sprawdzę średnio, ile po prostu pójdzie za takie butelki mleka. Ile one kosztują? 5 dolarków za butelkę. Czyli zarobiłem 25. No nieźle, bardzo, bardzo dobrze tutaj leci. Tylko trzeba to oczywiście niestety spacerować tutaj troszkę sporo, żeby ogólnie jakoś zarobić na tej mleczarni. O, popatrzcie, jak tutaj się ogólnie. A to jest ilość mleka, myślałem, że ile zarobię. Ale to jest 5 dolarków za butelkę, więc mamy już jakąś określoną cenę po prostu. I to jest, niezłe, ułatwi mi po prostu zrecenzowanie tych prac i wybranie tej najlepszej. No i tak można sobie po prostu sprzedawać i zarobimy teraz 50 dolarków przy was. Proste. Słuchajcie, czego mi jeszcze brakuje na tym serwerze? Na tym serwerze brakuje mi jeszcze kasyna i po prostu jakichkolwiek automatów do gier, żeby po prostu móc jakoś wydać swoje hajsy. Myślę, że chociaż w jakiejś tam aktualizacji do tego serwera pojawi się coś takiego i po prostu sobie poszalejemy już bardziej na hajsy i się je porozdawa nawet. Bo już się trochę bogacy na tym serwerze, jakby nie było. Drugi odcinek, a poprzednio to był raczej taki coś w granicach 4 lub 5. Albo 3. Nie no, 3, bo w trzecim odcinku z Krainy MC wygrajemy po prostu pierwszy raz w kasynie. Sprzedajemy i zarobiłem 75 dolarków. No myślę, że tak na pierwszy rzut po prostu myślę, że praca mleczarz jest nawet opłacalna. No, tą dynię rzeczywiście zabrałem. No i oczywiście, żeby nie było nudno, myślę, żeby w tym miejscu zakończyć ten bardzo krótki odcinek. I po prostu czekajcie kolejne dni, żeby po prostu dowiedzieć się, która praca według mnie będzie już najlepsza. Bo już od razu zapowiadam, jaki będzie następny odcinek z 80 dolarami. Myślę, że to było tyle. Także dzięki wam bardzo oczywiście za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem. Oczekuję tutaj 50 łapek w górę i wtedy pogadamy. Ewentualnie odpowiedź wtedy brzmi, nie wiem kiedy nagrywam. Myślę, 50 łapek w górę i będzie następny odcinek. Zostaw oczywiście suba, jeżeli zechcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Także dzięki, na razie, no i cześć.